Za nami kolejny odcinek eurowizyjnego wydania Szansy na sukces. Telewizja Polska chce po raz kolejny w ten sposób wybrać osobę, która pojedzie reprezentować nasz kraj podczas Eurowizji Junior w Madrycie. Tym razem zwyciężczynią odcinka została Aleksandra Antoniak, Szansa na sukces, wyłoni reprezentanta Polski. Program Szansa na sukces, który prowadzi Artur Orzech, ma teraz eurowizyjną odsłonę. Młodzi i utalentowani walczą w nim o marzenia i występ na scenie Eurowizji Junior. W odcinku, który wyemitowany został 8 września, triumfował Nathan Gryga. Zdecydowano też, że Blanka Korniluk zasłużyła na złoty bilet, dzięki czemu ona również pozostała w grze. Kto zawalczy o eurowizyjną scenę? 15 września widzowie Szansy mogli zobaczyć występy kolejnych, starających się o rolę reprezentanta osób. Tym razem w roli jurorek pojawiły się Luna, która w biało-czerwonych barwach wystąpiła podczas ostatniej Eurowizji dla dorosłych, oraz zdobywczyni drugiego miejsca na Eurowizji Junior, Sarah James. Po tym, jak wszyscy uczestnicy zaprezentowali swoje wykonania najbardziej znanych eurowizyjnych utworów, nadszedł czas na decyzję. Zwyciężczynią odcinka została Aleksandra Antoniak. Złoty bilet powędrował natomiast do Dominiki Arim. Zwycięzcy specjalnych odcinków Szansy na sukces spotkają się 29 września, aby w finale zawalczyć o główną nagrodę. Wpływ na to, kto pojedzie na konkurs do Hiszpanii, będą mieć zarówno jurorzy, jak i widzowie. Laureat zaprezentuje swoje umiejętności już 16 listopada podczas Eurowizji Junior, tym razem organizowanej w Madrycie.